We knew that they were going to come out strong. They've been playing really, really good volleyball, and we were ready to fight. You know, it wasn't perfect. It wasn't pretty volleyball, but we fought to the end, two sets by 2 points, and we'll go back, watch the video and learn and hopefully be better, but yeah, we're happy with the win. Wiele graliśmy w tym roku z Jastrzębiem, można powiedzieć, że znamy się bardzo dobrze. Znamy tych chłopaków, również graliśmy z nimi wcześniej w klubach, w reprezentacji. Także myślę, że tu nie ma mowy o zaskakiwaniu siebie czymkolwiek. Jest bardziej dyspozycja dnia i aktualna dyspozycja na boisku. Dzisiaj byliśmy delikatnie lepsi, ale te końcówki setów były bardzo wyrównane, także spodziewamy się bardzo trudnej przeprawy w Jastrzębiu. Wiemy, że oni będą chcieli zrewanżować się za tą dzisiejszą porażkę. Także wszystkie ręce, wszystkie siły na pokład i zrobimy wszystko, aby wykonać ten drugi krok. I think rest is always nice, but we're all professionals. We know how to get ready for games and hopefully be ready. Now it's more of an even playing field. We play on Saturday and I think both teams are gonna be ready. Finały w tamtym roku były rozgrywane do 2 zwycięstw. W tym roku są 3 zwycięstwa, do 3 zwycięstw. Ta rywalizacja, ta seria będzie dłuższa, także ważne jest umiejętne rozkładanie sił, ważne jest koncentracja na każdym spotkaniu i konsekwencja w działaniu. Myślę, że to dzisiaj udało się wykonać i mamy nadzieję, że również taki rezultat uzyskamy w kolejnych spotkaniach. For sure, so much to improve on tonight. Reception, serving, covering, pretty much everything. You want to go back and learn and watch. So I think it's going to be a good game on Saturday. Mimo 3-setowego spotkania dzisiaj były zacięte końcówki. Decydowały gdzieś tam detale, małe rzeczy. Także cieszymy się bardzo, że te końcówki wygraliśmy, że przechyliliśmy szale zwycięstwa na swoją korzyść w tym spotkaniu. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, wiemy, że przed nami kolejna trudna przeprawa w Jastrzębiu Zdroju. Nastawiamy się na bardzo trudną walkę, ciężką bitwę. Mamy nadzieję, że nasi kibice będą z nami. I mamy nadzieję, że również uda się zwyciężyć.